Jestem szczęśliwy bardzo. Takie piękne kazanie. Nie wiem, czy słyszałem piękniejsze kazanie na temat Samarytanina jak dzisiaj. Tak mi serce się raduje. Takie proste, tak prosto powiedziane nam. I tak myślę, jak Piotrek zadał to pytanie, to kiedy jest szczęście? To kiedy się zaczyna szczęście? Czy to jest szczęście, kiedy zaczynam żyć dla innych? I myślę, że wszyscy, którzy są jeszcze egoistami, powiedzieli, no nie, 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 nie. Egoista zawsze będzie mówił nie, bo nie mogę być szczęśliwy, jak tego nie mam i tego mi brakuje. Nie mogę być szczęśliwy, jak tego nie mam i tego mi brakuje. A Jezus nie miał nic i był szczęśliwy, bo dawał. I my też możemy dać, wiele możemy dać. Wiele możemy dać. Wiele możemy dać, ale nie, może nie jesteśmy takimi jak ten Samarytanin. On faktycznie, w jego duszy mogło powstać tyle tych powodów, żeby nie stanąć, bo idę, bo długa podróż za mną i jeszcze przede mną, bo przeszedł jeden, bo przeszedł jego towarzysz w prawierze, bo przeszedł brat jego. Nie, wiele, wiele nie. Bo nie mam warunków, bo nie mam czasu, bo mi się nie chce, bo jestem zmęczony. Wszystko, wszystko, bo jest wiele, bo. Jest wiele, bo. Jak jest tak wiele, bo, to lepiej nie przychodzi do Jezusa i pytać się, Panie, a co mam czynić, żeby do nieba wejść? Jak mamy wiele, bo to, bo tamto, to lepiej nie przychodzić do Pana Jezusa, pytać się, co mam czynić, bo ja chcę do Królestwa. Idź Ty i czyń tak samo, podobnie. I czyń podobnie. Kochani, dałby Bóg, abyśmy naprawdę tak czynili, abyśmy myśleli o tym, żeby czynić, abyśmy myśleli o tym, żeby wnosić, abyśmy myśleli o tym i pragnęli tego i pracowali nad tym, aby dawać. Kochani, aby kiedy przychodzimy na przykład do zboru, żeby każdy mógł coś przynieść dobrego, tego najlepszego, żeby każdy przyniósł, bo my możemy, ja wam powiem tak, my możemy być, przeżyć całe życie tak, że nie przyniesiemy nic. Bo mi brakuje, bo mam takie życie, bo mam tak. I tak możemy całe życie nic nie. Może tego nawet nikt nie dostrzeże, bo ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, ani nikt z nas, z ludzi nie powie, czy ktoś z was się przyszedł i nic nie przyniósł. A może coś nowe, coś gorszego przyniósł takie, coś złego na przykład. Jeśli gniew, jeśli grzech w sercu przynosimy, to co przynosimy? Jeśli jakieś odstępstwo wczoraj, przedwczoraj, jeśli kłótnie gdzieś tam po drodze nam się wydarzały i takie życie, no to co przynosimy? Przynosimy zgorszenie. Ale tego nikt nie widzi z nas. Możemy całe życie nic nie przynieść do zboru. Wiecie, i myśleć, że fajnie jest, jesteśmy dobrymi chrześcijanami. A Jezus nam kiedyś powie, nie znam was. My mamy wnosić do zboru. Naprawdę, my mamy wnosić. Jesteśmy zobowiązani coś przynieść, bo mamy Pana, który nas zaopatruje w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Mamy Pana, który nas zaopatruje i my powinniśmy przynieść. Wiecie, Dawid pojechał znowu, Dawid Świątkowski pojechał znowu na Białoruś, ponieważ znowu zaczął się źle czuć. I on tak ratunek taki widzi w tym, wiecie, i tak w takim ratunku, w takim powiem takim, no takim, wiecie, prawie panice, pojechał znowu tam. I napisał mi takiego SMS-a dzisiaj. Tam wcześniej też mi pisał, że już jest, że już się modlił ten brat z nim, że jeszcze wieczorem będzie modlitwa. Wczoraj wieczorem. I dzisiaj rano, nie wiem, kiedy napisał mi, może to w nocy mi napisał, nie wiem. Ale dzisiaj rano czytałem te słowa, te jego SMS-y. I mówi, że kiedy poszliśmy do zboru, po modlitwie, kiedy tam weszłem, poczułem taki pokój. Myślę tak, o Boże, jak ja bym chciał, żeby takie zbory były w Polsce. Wiecie,
Powiem tak, jak ja bym chciał, żeby taki zbór był w Połczynie. Wiecie, że tam nie ma nic pięknego w tamtym zborze, nie? 7 babci. Staruszek. Ale tam jest właśnie to, czego nie ma gdzie indziej. Kochani, jak przychodzimy i wnosimy destrukcję. W duchowym wymiarze to jest destrukcja. To nie da się. Może przede mną to ukryje, że przyszedłeś pokłócony, że przyszedłeś takim byle jakim życiem. Może ja tego nie, ale to jest destrukcja. W duchowym świecie to jest destrukcja. To wnosimy destrukcję. Mamy wnosić ciepło, mamy wnosić miłość. Mamy myśleć o drugim, jak przychodzimy, to a nie o sobie tylko. I wtedy będzie naprawdę to ciepło czuć, bo miłość jest, miłość ogrzewa. A mamy Pana, który nas zaopatruje. Wiecie, ja wczoraj odwiedziłem siostrę Mariannę i ona powiedziała, przeczytaj nam coś. I ja przeczytałem nie im, ale przeczytałem sobie, wiecie, i dali mi starą Biblię, gdańską jeszcze. I kochani, tak się zachwyciłem tym, przypomniałem sobie, jak normalnie przed czasy dzieciństwa, jak byliśmy dziećmi i nasi tatusiowie czytali. Dlatego nawet nie mówię skąd, żebyście posłuchali. Nasze starsze pokolenie, moje pokolenie to będzie wiedzieć, a młode może nawet w ogóle tego nie zna, ale ja wiele razy jak... No to jest taki przekład, no staropolski powiem, ale taki, ach, piękny. Ja kiedy to czytałem w tym starym tłumaczeniu, tak jakby taki miód mi na serce. Nóż, wszyscy pragnący, pójdźcie do wód. I wy, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, a jedzcie. Pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Przecz wy nakładacie pieniądze nie za chleb, a pracę swoją na to, co nie nasyca. Przecz, dlaczego? Słuchajcie, słuchajcie mnie, a jedzcie to, co jest dobrego i niech się rozkocha w tłustości dusza wasza. Nakłońcie ucha swego, a pójdźcie do mnie, słuchajcie, a będzie żyła dusza wasza. Takie piękne słowa. Tak to Bóg mówi do człowieka. Kochani, Bóg to mówi do nas. Bóg to mówi do takich biedaków jak my, takich niewartych w ogóle zainteresowania wobec Boga. Bóg to mówi do nas, do wszystkich mówi. Nóż wszyscy pragnący. Po co jesteście pragnący? Dlaczego jesteście biedni? Dlaczego dokucza wam głód? Dlaczego stoicie i jesteście głodni i narzekacie? Pójdźcie do wód. Pójdźcie do wód. I wy, co nie macie pieniędzy. I wy, co nie macie pieniędzy. I ty, który nie masz radości Ducha Bożego. I ty, który nie masz sił. To nie masz pieniędzy, jak nie masz sił. To tak, jakbyś nie miał pieniędzy. Nie masz sił zwyciężać grzechu. Nie masz sił zwyciężać pokus. Nie masz pieniędzy po prostu. Nie masz nic. Co ty możesz kupić, jak nie masz pieniędzy? Jak chociaż 50 groszy nie masz, nic nie kupisz w sklepie. W żadnym sklepie nic nie kupisz, jak nie masz pieniędzy. Nie mieć to po prostu nie mieć. Nawet mi w głowie nie przyjdzie, żeby iść do sklepu, bo nie mam, bo nic nie mam, jeśli nie mam. Ale Pan Bóg mówi, i wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie do wód. Pójdźcie, czemu stoicie? Nóż, pójdźcie, i wy, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, mówię, i kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty. Chwała Bogu. Zobacz, co możesz, wszystko możesz, a co możesz otrzymać? Co masz kupować? Co on ci oferuje? Wino i mleko.
wiecie, od potrzeby, powiem tak, wino i mleko, no każdy wie, że to jest, ale to jest tak, można powiedzieć tak, mleko potrzebne osyskowi. Wszystko w tym mleku ma. Prawda? Kiedy matka karmi piersią dziecko, to wszystko ma to dziecko. Nie trzeba ani dopajać, ani przepajać, ani cokolwiek robić. Jeśli jest karmione piersią, to jest wszystko ma. I witaminy ma, i antyciała ma, i zabezpieczenie przed chorobą. Wszystko ma. Cudowne. Eliksir. Mleko. Który osesek potrzebuje. Który jako osesek duchowy nawet dostaniesz. Ale wino, wiecie, wino to zawsze się kojarzy z kimś bogatym, z kimś, kto ma dobry dom, zjadł obiad, siadł sobie w fotelu, w takim pałacu jakimś i winę sobie smakuje, wiecie. I, bo wino nie jest potrzebne do tego, to jest taki rarytas. To jest taki symbol jakby takiego dostatku, takiego opływającego we wszystko. Masz i mleko, i wino. Od A do Z Bóg ci ofiaruje. Nie tylko coś, co jest ochłapem. Świat daje ochłapy. Ale Bóg nie. I mówi, nurze, ruszcie się. Kochani, może trzeba się ruszyć. Czy ty słyszysz to? Że Bóg ci mówi, rusz się wreszcie. Ile będziesz narzekał? Do końca życia, jak Piotrek mówi, są tacy. Tylko narzekać. Tylko narzekać. Obrzydzenie bierze, jak słuchasz, jak on żyje z Jezusem Chrystusem ileś tam lat i ciągle narzeka. Ciągle narzeka. Myślisz, że on jest nie wiadomo kim, bo on narzeka. Wiecie, aż skręca się w środku. Jak dziecko Boże narzeka. I myśli, że Einsteinem jest duchowym, bo narzeka. Bo on ma powody, żeby narzekać. Ty nie masz powodu, żeby narzekać. A ja mam powody, żeby narzekać. Och, jak ja mam powodów. Jak to człowiek lubi, jak to kocha narzekać. Jak nie ma, to szuka. Jak nie ma powodów, bo nie ma powodów racjonalnych, to wolbrzymia. Aby narzekać. Aby narzekać. I tak do końca życia narzekać. Pan Bóg mówi, po co stoisz? Nuż, rusz się i przyjdź do Boga, i przyjdź do źródła wód, i przyjdź do wody i kupuj. Także i wy, co nie macie pieniędzy. Sławek czytał tutaj w tym wierszu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Ubogim Pan Bóg zapewnia sprawiedliwość. Wiecie, biednym, tym, co nie mają pieniędzy. Bóg zapewnia sprawiedliwość. Chwała Bogu. Bóg zapewnia sprawiedliwość. Wiecie, w sądzie, kiedy w tym świecie, jak człowiek nie ma pieniędzy, nie może sobie nająć adwokata, tak? A mówią, jak nie najmiesz adwokata, to jesteś do tyłu. Przegrany. Kiedy nasz bratanek poszedł do więzienia, to przyszedł kolega, jego taki dobry kolega, w sumie kolega z tego starego, jako świecie dobry kolega, który się tą mamą trochę zaopiekował, zajął, pomógł jej tam cokolwiek zrobić, bo nie miała nikogo, została sama. I w tym strachu, i byliśmy tam u niego, i on taki pomagał, wiecie, pomagał jej. Człowiek taki, też więzień. Był w więzieniu wiele lat. I mówi, słuchajcie, co trzeba zrobić, adwokata, bo inaczej masz po prostu dwa wyroki w tył. A adwokat się wybroni. Znaczy, nie to, że on wybroni, po prostu są układy. Jak jest adwokat, jak dałeś mu kasę, to przecież kumpel mu nie da tyle, ile może dać. A jak nie masz, to jesteś biedny. Jak nie masz, to jesteś skazany na to, na gesty, na nie wiadomo co. Kochani, ale i tak w tym świecie jest. I tak w tym świecie jest. Taka jest ta sprawiedliwość. Ale to jest napisane, że ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Bóg zapewnia ubogim sprawiedliwość. Jeśli Bóg zapewnia, kto może mu stanąć na drodze? Kto może mu powiedzieć, nie po mojej myśli? Bóg zapewnia ubogim sprawiedliwość. Chwała Bogu. On jest sprawiedliwy, jest dobry. Naprawdę jest dobry. I nie trzeba się, powiem, wstydzić tego, że jestem ubogi. I nie trzeba się wstydzić tego, że jestem biedny. Nie trzeba chować się, kryć się z tym. Świat się kryje z biedą. A z kolei wynosi się, wiecie, z dostatkiem. Wynosi się. I co ma z tego? Kochani, to nie jest, wiecie, przekleństwo być ubogim. W świecie tak. Ale u Boga nie. U Boga nie. Oj, lepiej być ubogim niż zadufanym sobie.
Bo Bóg zapewnia ubogim sprawiedliwość. Bóg zapewnia ubogim sprawiedliwość. Jak nie masz pieniędzy, czy jeśli nawet nie masz pieniędzy, to Pan Bóg mówi, przyjdź i pij wino i mleko. Pij to, co jest najlepsze. Pij to, co jest najlepsze. Bierz to, co jest najlepsze, za darmo. Przyjdźcie, bo jest źródło, bo jest to dla was źródło. Ja nie zrobiłem, żeby wodocys w moim ogrodzie tylko był. Ja stworzyłem źródło dla was, źródło życia. Kochani, jak to dobrze mieć Boga i zaufać Bogu. Wiecie, może we wszystkim można zaufać Bogu. We wszystkim, chwała Bogu, we wszystkim. Każdy od młodzieńca, powiem po starca, może ufać Bogu i się nie zawiedzie na Bogu. Jakże to dobrze jest budować z Bogiem. Jakże to dobrze iść za Jezusem Chrystusem. Jakże to dobrze. Jesteś może, nie wiem, młody teraz, młodzi. Młodzi mają, wiecie, jakie największe problemy. Czy będę miała męża, czy będę miał żonę. Czy dobrą, chcę mieć dobrą. No, mówią też, że ładną chcą mieć. Zostaw to Bogu, to ładne, dobrze? Powiedz tylko o tym, żeby był dobry, żeby był bogobojny, żeby była bogobojna. Zostaw to. Ale ja nie mam nic. Nie mam wyglądu, nie mam atrakcji, nie jestem atrakcyjna, nie jestem atrakcyjny. Nie mam czym. Inni mają i oni zdobywają, a ja nie. Jest bez pieniędzy może jesteś. Taki bez pieniędzy, takim ubogim. Zostaw to Bogu. Bóg zadba sprawiedliwie o twoją sprawiedliwość. Wymierzy ci sprawiedliwość, wiecie? Zdobędą tak, jak świat zdobywa, wiecie? I będą nieszczęśliwi. A ty zaufaj Bogu. Powiesz Bogu swoje drogi. Zostaw te wszystkie, wiecie, oceny. Te wszystkie punkty, wiecie, które punktują. Zostaw to, zostaw to. Powiesz Bogu, jak nawet nie masz nic, to Bóg ci zabezpieczy. Bóg się weźmie i za tobą wstawi. Bóg zapewnia ubogiemu sprawiedliwość. Będziesz szczęśliwy. I będziesz szczęśliwa. Będziesz. Ale zostaw te błędne drogi. Zostaw te głupie drogi. Zostaw te puste drogi. Zadbaj o społeczność z Bogiem. Zadbaj o to, przyjdź do wód żywych. Rozkochaj się w tłustych pokarmach. W tłustości niech się rozkocha dusza wasza. Ja wiem, że kiedy to się dzisiaj czyta, to już aż wprost wstrząsa, tak? Bo dzisiaj ta dominacja tego, żeby być, wiecie, jak talia pszczoły, czego tam jeszcze, do tego, że już tłuste pokarmy, to w ogóle to już jest obrzydliwość. Ale w tych wartościowych, tych dobrych pokarmach, w tych właściwych pokarmach. Ja już teraz tu nie mówię, nie myślcie o baraninie czy o czymkolwiek, ale o tych duchowych rzeczach. Niech się zasmakuje, niech się rozsmakuje wasza dusza tym, co jest dobre, tym, co przynosi siłę, tym, co daje siłę. Nie anemię, tym, co daje siłę. W tym, co naprawdę daje zdrowie. Wiecie, że kiedyś nasi rodzice, powiem już nawet, wracając nawet do tego pokarmu, kiedy jedziemy w góry i tam rozmawiamy o góralach, o tych starszych, o tych dziadkach, o tym, kiedy widziałem jeszcze dziadka Urszuli, który miał ponad 80 lat i po dachu łaził, po takim dachu, jak to w górach, to on mówi, że całe jego życie, jak pamięta, to taki placek z ziemniaków, taki chleb i skwarki. Bądź coś najlepszego. I miał siłę do pracy, miał siłę pracować. Jak się najadł, to pracował. Pracował i miał 88 lat. A dzisiaj, kochani, dzisiaj nie. Nie, wiecie, kiedy przychodzi ciąża, to trzeba leżeć całe życie. Całą ciążę muszą leżeć. Albo nie ma ciąży. Albo poranienia są. Jeśli trzeba mieć brzuch odsłonięty, kochani. Nie tam normalny sweter. Nie. Kto to mi mówił? Gdzieś w Koszalinie żeśmy byli. Albo Kiciński, albo drugi z Koszalina. Albo Stasiu Kotliński. Że gdzieś był w szpitalu z kimś tam, no przy jakiejś okazji był w szpitalu i byli na oddziale też takim położniczym. I tak mówi, stoję sobie przy oknie, tak patrzę przez korytarz i nagle podchodzi ktoś do mnie i mówi, tak, tyle problemów teraz te kobiety mają.
A to wszystko przez te gołe brzuchy i przez te krótkie spódniczki. On mówi, chrześcijanin to mu mówi, czy kto? Odwraca się, patrzy, lekarz. A później się dowiedział, że to ordynator tego szpitala. Oni wiedzą. To nie powiedział, wiecie, Waldek Świątkowski, taki trochę kaznodzieja. Wiecie, to jest prawda. Tutaj błyszczeć, nie? Tutaj tak, żeby wszyscy się obracali, tak? A potem same problemy. A co to może mieć? Idźcie spytaj lekarza, co to może mieć, kiedy brzuch odsłonisz. I myślą, że mają szczęście ludzie. I myślą, że mają szczęście, że są szczęśliwi. Są szczęśliwi, bo są atrakcyjni. I nic poza tym. Zaufaj Panu. Bóg się wstawia za ubogim. Bóg pilnuje, żeby ubogiemu była wymierzona sprawiedliwość. Nurze, wszyscy pragnący, pójdźcie. Pytanie, czy pragniesz? Chyba jedyny warunek. Żebyś dostąpił łaski Bożej, chyba jedyny warunek, czy pragniesz? Czy pragniesz tego, co wieczne? Czy pragniesz tego, co nie przemija? Czy pragniesz tego, co Boże? Czy pragniesz bliksu tego świata? Czy pragniesz być miską, czy tam kim jeszcze? Czy pragniesz tego, żeby ci wszyscy na ciebie patrzyli i zazdrościli? Czego pragniesz? To wszystko przeminie, to wszystko gorycz przyniesie. A to, co Bóg daje, jest dobre. Przecz wy nakładacie pieniądze nie za chleb. Po co wy nakładacie pieniądze? Po co starania? Po co siły? Nie za chleb, a za to, co wokół chleba. Za tą otoczkę, za ten blichtr, za to, co przemija. Po co wy nakładacie? Po co koszty? Po co starania? Po co troska o to? A o duchowe rzeczy to tak jakoś leci, jak leci. To tak jakoś leci, jak leci, wiecie? Ach, jak dobrze. Dobrze by było, żeby dobrze. Tutaj to tyle się myśli o tym. Tutaj to tyle się biega koło tego. To musi być tak. A życie duchowe... Ach, jakoś tak wychodzi. Dlaczego wy nakładasz pieniądze nie za chleb, a pracę swą na to, co nie nasyca? Tak? Na to, co nie nasyca. Bo cię nigdy nie nasyci. Dlaczego wykładasz pracę swoją na to, co nie nasyca? Słuchajcie mnie i jedzcie to, co jest dobre. Jedźcie to, co jest dobre i niech się rozkocha w tym dobrym pokarmie wasza dusza. Niech się rozkocha w tym dobrym pokarmie dusza nasza. Nakłońcie ucha swego, a pójdźcie do mnie. Słuchajcie. Słuchaj Pana Jezusa. Słuchaj Bożych przykazań. Słuchaj głosu Bożego i będzie ci dobrze. I będzie się miała, i będzie żyła dusza wasza. Chwała Panu Bogu za to, że dobrze jest nam z Jezusem Chrystusem i faktycznie jesteśmy szczęśliwymi. Jesteśmy szczęśliwymi. Chwała Bogu, że znaleźliśmy szczęście, kochani. Nikt by nam go nie dał, żadne pieniądze by nam go nie dały. Nikt i nic by nam go nie dało. Znaleźliśmy Jezusa. Znaleźliśmy pokój Boży. Jesteśmy szczęśliwymi. Trwajmy w tym, kochani. Trwajmy w miłości. Pamiętajmy o tym, żeby przynosić tutaj dobre rzeczy. Wiele dobrych rzeczy. Bóg ci zaopatruje. Bóg mówi, przyjdź do mojego źródła. Po co stoisz tam? Przyjdź. Przyjdź. Kochani, przyjdźmy do Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdźmy. Trzeba się nauczyć, wiecie. Musimy się nauczyć tego. To jest takie potrzebne. Tak sobie pomyślałem o Dawidzie, że gdyby on znał i gdyby on wiedział, gdyby on dorósł w tym czasie, miał dużo czasu, dużo lat, ale on jeszcze nie umie, nie wie jeszcze, na czym polega prawdziwa społeczność. On jeszcze tak dość daleko jest od Boga. Bo gdyby miał taką bliską społeczność, taką mocną wiarę, wiecie, to on by miał tego Pana zawsze. On by miał Pana zawsze. Jak ma się Pana, to się wszystko ma. Naprawdę, to się wszystko ma. Jeśli można się zadowolić tym, że no jestem wierzącym, no. Ale to mało. Trzeba przychodzić do Pana bliżej i bliżej, bliżej i bliżej. Naprawdę, pragnąć więcej, żeby się rozkochała nasza dusza w Słowie Bożym, w społeczności z Bogiem, aby być bliżej, aby być jeszcze bardziej szczęśliwym,
aby innym wtedy pomagać. Wiecie, aby w tych doświadczeniach, w tych próbach mieć mocną kotwicę w Jezusie Chrystusie. Mieć mocną kotwicę w Jezusie Chrystusie. My mamy wzrastać aż do pełnych wymiarów Chrystusowych. Aż do pełnych wymiarów Chrystusowych. Mamy wzrastać i nie poprzestawać, póki tego obrazu nie będzie w nas. Nie poprzestawać, nie rezygnować, nie zgodzić się z tym, że chyba to jest niemożliwe. Jeden brat teraz, jak byłem w Olsztynie, rozmawiał ze mną i się pytał, powiedz mi, czy jak ty myślisz, czy my możemy dorosnąć do takich wymiarów jak Jezus Chrystus? Bo ja rozmawiam z takimi ludźmi, tam mam taką pracę i tak, i wszyscy mi mówią, że to jest niemożliwe, że nie. Że to jest niemożliwe. Ja mówię, nie wierz temu. To jest możliwe. To nie mój wymysł. To nie moja barierka. To nie moja poprzeczka. To Jezus powiedział. To Bóg powiedział, że chce wykształtować obraz. To Bóg powiedział, że aż dorośniemy do pełnych wymiarów, do wymiarów pełni Chrystusa. To Bóg powiedział, a nie ja. Ale ja mówię, wiesz, którzy to mówią ludzie? To mówią ludzie, którzy nie chcą złożyć życia swojego w ofierze. Ci tak nie dorosną. Nigdy. Jak nie złożysz swojego życia w ofierze Bogu, jak nie oddasz siebie, jak wszystkiego nie stracisz, to będziesz zawsze mówił, że nie. Bo nie, bo nie da rady. Naprawdę nie da rady. Jak jest trochę mojego, nie da rady. Ale jak składam całe swoje życie, wszystko w ręce Jezusa, jak kładę na tym ołtarzu, wtedy przychodzi wiara, że mogę. I rosnę, chwała Bogu. I rośnijmy. Rośnijmy, rozwijajmy się w tym dobrym, utwierdzajmy się w wierze, bo przed nami mogą być bardzo trudne czasy. Utwierdzajmy się w wierze, aby jak zwycięzca wejść do Królestwa Bożego. Nie jak potłuczony, pobity, ze wstydem. Nie tak chcę. Szeroko mamy mieć otwarte wejście do Królestwa Bożego. I mamy spoglądać na górę, mamy spoglądać do góry i mówić, kiedy się rozlegnie głos trąby, mamy powiedzieć, to jest nasz Pan, na którego żeśmy czekali. To jest nasz Pan. Mamy wtedy podnieść nasze oczy. Bo to jest nasz Pan. Marzmy o naszym Panu i żyjmy z naszym Panem. No niech On nas błogosławi. Amen.